takim razie witam Państwa na konferencji prasowej Stowarzyszenia Młoda Lewica w sprawie planowanej podwyżki cen biletów na komunikację miejską w Grudziądzu. Szanowni Państwo, miasto rozwijające się to nie jest takie miasto, w którym większość biednych osób jeździ samochodami, tylko takie miasto, w którym większość tych bogatych osób jeździ komunikacją miejską. Ale żeby wszystkie osoby miały chęci, żeby się przesiąść do tej komunikacji miejskiej, musi być ona przede wszystkim dobrej jakości, nie może być co chwilę cięta i musi być przede wszystkim fair w stosunku do wszystkich osób, które z niej korzystają. Nie mogą one dowiadywać się z dnia na dzień, że ich linia zostanie albo całkowicie zlikwidowana, albo że połączenia tej linii zostaną ukrócone, zostaną zmniejszone. Jednak podwyższenie cen biletów to nie jest tylko i wyłącznie wina samorządów. Jesteśmy w sytuacji kryzysowej, kiedy ceny energii, ceny paliw cały czas rosną. I tutaj jest właśnie gestia partii rządzącej, aby te samorządy zaczynać wspierać. Jednak komunikacja miejska w Grudziądzu nie zaczyna kuleć dopiero od kilku miesięcy, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. Problem z komunikacją miejską zauważamy już od dłuższego czasu. Połączenia co godzinę, czy co pół godziny. Brak chociażby tak podstawowej rzeczy w tak dużym mieście, jak tramwaj na dworzec główny, który jeździ cały czas. Teraz mamy taką sytuację akurat wyjątkowo, że jeździ linia numer 1 właśnie na dworzec główny. Jednak już słyszymy głosy, że zaraz po uruchomieniu ponownie linii numer 2, linia numer 1 przestanie istnieć. Dlaczego? Dlaczego mamy likwidować linię, która prowadzi na dworzec główny w tak dużym mieście? To jest coś nielogicznego i chcielibyśmy, aby miasto rozważyło jeszcze tą propozycję, aby linia numer 1 była linią stałą w Grudziądzu. Kolejną rzeczą, którą trzeba poruszyć, to jest przede wszystkim wykluczenie komunikacyjne. Tak jak już wspomniałem, część połączeń, czy to tramwajowych, czy właśnie autobusowych, jeździ ze skandaliczną częstotliwością. Chociażby linia numer 22 z Mniszka jeździ co godzinę na Aleje 23 stycznia. To jest częstotliwość, która nie godzi się w tak dużym mieście, w prawie 100-tysięcznym mieście jak Grudziądz. Dlatego zachęcam wszystkie osoby, które chcą głosować za tą właśnie propozycją, aby przeczytały książkę Olgi Gitkiewicz Nie zdążę. Jest to fantastyczna książka, fantastyczny reportaż o wykluczeniu komunikacyjnym, o zarządzaniu miastem, o zarządzaniu komunikacją miejską. Komunikacja miejska nie jest po to, aby zarabiać na niej. Komunikacja miejska nie jest po to, aby wszystkie jej linie były rentowne. Komunikacja miejska musi być przede wszystkim dla zwykłych mieszkańców, których nie stać na samochód, którzy muszą dojechać do szpitala, muszą zawieźć swoje dzieci do szkoły, do przedszkola. Komunikacja miejska musi być przede wszystkim tania i dostępna dla szerokiej ilości osób. Dziękuję i jestem otwarty na pytania. A jeżeli chodzi o cenę biletów, rozumiem, że jesteście przeciwni podwyżkom ceny biletów. Tak, jesteśmy jak najbardziej przeciwni podwyżkom cen biletów. Uważamy, że ta rekompensata, która ma iść za tą podwyżką cen biletów, i tak jest niewystarczająca dla naszego miasta i powinniśmy wprowadzić inne mechanizmy, które mogłyby naszemu miastu pomóc. Ale tutaj przede wszystkim, tak jak właśnie wspomniałem, musi pomóc państwo nie tylko Grudziądzowi, ale też wszystkim miastom, ponieważ jak wpiszemy sobie w przeglądarkę podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej, wyskoczą nam artykuły z większości miast w Polsce. To jest sytuacja skandaliczna, ale miasto musi mieć na uwadze dobro zwykłego mieszkańca i musi zastanowić się, czy może to zrobić, a wierzę, że może zrobić to bez podwyżek cen biletów
i zachęcam właśnie do rozpoczęcia rozmów także z mieszkańcami o ich potrzebach, bo to przede wszystkim o mieszkańców chodzi.